Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Słyszę Boży Głos? Czuję w sercu Boże Wezwanie, to znaczy, że wszystko nagle się zmieni, a ja będę już święty i moje życie będzie spełnione. Tak czy nie? Nie. <laughs> Dlaczego nie? Mój praktyk, spowiednik. Z... O, tak, i penitent, praktyk, penitent. <laughs> Ponieważ byłoby to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Kiedy Pan Bóg mnie zaprasza do drogi ze sobą, to zaprasza mnie do, do drogi przemiany serca, przemiany życia, do drogi uzdrowienia wewnętrznego, do drogi nawracania się. I to jest coś, co trwa. Przez całe nasze życie. O tych dialogach z Bogiem i o tej drodze dziś będziemy mówić, żeby zrozumieć nasze kroki. A zaczynamy od czytania z pierwszej księgi proroka Samuela, rozdział trzeci, werset trzeciego do dziesiątego i werset dziewiętnasty. Samuel spał w przybytku pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, ten odpowiedział – oto jestem. Potem pobiegł do Helego, mówiąc mu – oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli odrzekł – nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie – Samuelu! Wstał Samuel i podszedł do Helego, mówiąc, oto jestem, przecież mnie wołałeś. Odrzekł mu, nie wołałem cię, synu mój, wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe zawołanie Samuelu. Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc. Oto jestem, przecież mnie wołałeś. Heli zrozumiał, że to pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak ktoś cię wołał, odpowiedz mu: Panie, mów, bo sługa twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył pan i stanąwszy, zawołał, jak poprzednim razem Samuelu, Samuelu, Samuel odpowiedział, Mów, bo sługa twój słucha. Samuel dorastał, a pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Może nam się wydaje, że jakoś rozumiemy świat wokoło, swoje serce, emocje. Różnie bywa, czasem rozumiemy, lepiej czy gorzej. I to, co się dzieje dookoła, jest jakoś zrozumiałe. Może czasem czuję jakąś radość, czasem pustkę, czasem coś innego, czasem coś mnie spotyka. I nie od razu załapuję, że to nie jest z tego świata. Że nie można tego niczym wytłumaczyć. A może właśnie załapuję, że to jest nie stąd. To czasem tak jest. Akurat jako dziennikarz dużo rozmawiam z ludźmi, którzy też jakoś się nawracają czasem, przeżywają zmiany że ten drążący impuls, sygnał zaczyna rozbijać świat, w którym ja funkcjonuję. Jakoś go dezorganizuje, to może nie być łatwe. No ksiądz jako spowiednik, ks. zna takich ludzi, którzy doświadczają głosu nie, nie z tego świata? Myślę sobie, że każdy człowiek, który przychodzi do sakramentu i pokuty i pojednania, w jakimś stopniu doświadcza głosu nie z tego świata. Bo to, żeby przyjść, pojednać się z Panem Bogiem, to człowiek tego sam nie wymyśli. To jest jednak zdecydowanie łaska ducha świętego. To no, jest... może wymyśli, jak mama mu każe, bo jest pierwsza komunia, więc chodzi, bo musi. Owszem. Ale doświadcza czegoś, czego nie wymyśli. Tak, to znaczy wiadomo, że tutaj wszystko już zależy od tego, na ile ja się rzeczywiście zaangażuję, na ile się otworzę, na ile jestem świadomy tego, co robię, ale nawet to przyjście takie z przyzwyczajenia, z rutyny, dwa razy do roku z okazji świąt takich czy innych. Jest jakiś sposób wyjściem ze swojej strefy komfortu, jak to się dzisiaj ładniej mówi. Jest jakimś skutkiem wezwania Pana Boga. Czy ja na to wezwanie odpowiem całym sercem, czy tylko malutką jego cząstką, to jest już indywidualna kwestia każdego człowieka, ale, ale Pan Bóg pociąga nas. Bardzo mocno więzami miłości, podzielone swoim słowem, natchnieniami Ducha Świętego, żeby zaprosić nas do takiego radykalnego pójścia za Nim. Owszem, czasami, zanim człowiek wejdzie na tą drogę bardziej radykalną, to dużo, dużo wody Wiśle upłynie, ale taki jest zamiar Pana Boga. Chce nam uświadomić, przypomnieć, żeśmy zostali stworzeni dla relacji z Nim. I chce nas zaprosić, żyjących w tym świecie, żeśmy zdecydowali się jako ludzie uszczeni, prawda, katolicy, chrześcijanie, Rozpoznać w nim tego, który nas pociąga, który zaprasza nas do przyjaźni ze sobą, po to, żeby dokonać w nas dzieła, które sam zamierzył, którego my tak naprawdę, poza ogólnymi zarysami, zupełnie jesteśmy nieświadomi. Jesteśmy nieświadomi. No właśnie. Ostatnio z takim człowiekiem rozmawiałem, któremu nic w życiu nie wychodziło, choć już miał wysokie stanowiska, funkcje i pieniądze, i wszystko miał, ale co jakiś czas ten świat się rozsypywał. Relacje też. Popełniał grzechy, oczywiście, więc jego wina można powiedzieć, ale tak czy inaczej ciągle był w jakiejś kompletnej reorganizacji. I zrozumiał, i może to jest to wołanie dla niego akurat, że musi wyjść i w ogóle zostawić ten świat różnych spraw i ruszyć w długą drogę. I w pielgrzymce zrozumiał, że bez Boga nic nie zbuduje. Musiał wyjść. Gdzieś z tego świata, który mam dookoła. To jest zakwestionować go. Tak zakwestionować go. jest, zakwestionować ten świat, to co do tej pory miałem, to co sobie wymyśliłem, jak sobie to ułożyłem. Myślę, że to jest doświadczenie bardzo wielu bohaterów biblijnych, których my omawiamy, prawda? słuchając Słowa Bożego, komentując je. Chociażby Mojżesz, prawda? chociażby Abraham. Abraham, wcześniej jeszcze patrząc, wielu proroków. Bo. Często jest tak, że po prostu budujemy swój własny świat. Być może nawet budujemy wieżę Babel, wieżę własnej doskonałości, własnej pychy, wieżę samowystarczalności. I Pan Bóg, kiedy widzi, że to, co budujemy, do niczego nas nie prowadzi, nie waha się, nie waha się obrócić tego w ruinę. Uderzyć mocno tak, żebyśmy, żebyśmy przestali robić coś, co nie ma najmniejszego sensu, co nas, co nas tak naprawdę niszczy, odsuwa od celu, od, od, od Boga. Od prawdy, od miłości, i na ruinach tych naszych różnych budowli Bóg zaczyna wznosić własną budowlę, której tym razem On chce być fundamentem, żebyśmy doszli do tego, co jest Jego zamiarem, czyli doszli do nieba, doszli do świętości. Piękne jest to, że Heli był kapłanem i wiedział o Bogu wiele, ale Samuel spotyka się z Bogiem na prawach Samuela, a nie Helego. To nie jest tradycja, to jest indywidualne spotkanie. To jest nawet tak, jak ja chodzę do kościoła i wiele słucham i mogę się nauczyć. I nauk, różnych kaznodziejów i świetnych yy, yy, rekolekcjonistów, ale spotkanie moje z Bogiem to moje spotkanie. Tak, aczkolwiek rola Helego jest tutaj istotna, ponieważ on w pewnym momencie rozpoznał, że tym, który woła, yy, Samuela jest sam Bóg, i nauczył Samuela słuchać Pana Boga, jako, otworzył Jego uszy na ten głos wewnętrzny, głos Boga, który do Niego przemawia. To też jest takie ciekawe, bo Helemu właśnie, właśnie synowie się nie udali. Nie był w stanie ich wychować, można powiedzieć, w wierze. Zachowywali się w sposób zupełnie nieprzyzwoity. Wykorzystywali swoje stanowisko do tego, żeby ludzi wykorzystywać, okradać, nadużywali swojej władzy. Natomiast ten obcy dla niego człowiek, młody człowiek, który został pod. Powierzony mu na wychowanie, po to, żeby służył Bogu, właśnie pod okiem doświadczonego Helego, stał się takim, dla którego Heli stał się tym, tym prorokiem, tym pierwszym takim nauczycielem, który wprowadził go w świat życia duchowego, w świat relacji z Panem Bogiem. Zastanawiam się, co to znaczy, że Bóg nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię. Mamy takie powiedzenie o słowach rzucanych na wiatr. Czyli takich słowach zupełnie niepotrzebnych, słowa, które nic mu nie, no, nie niosą żadnej, żadnej treści, żadnej wartości. Samuel został poświęcony zgodnie ze ślubowaniem, które Jego mama złożyła, kiedy modliła się o to, by, się, by mogła mieć dziecko, został poświęcony Panu Bogu, a więc na tą wyłączną służbę. I skoro Samuel dał się poprowadzić Panu Bogu, nauczył się słuchać Jego słowa, to zarazem stał się prorokiem, stawał się prorokiem Boga. Czyli tym, który przekazuje słowo Boże, czyli słowo, które niesie ze sobą prawdę, niesie ze sobą miłość, niesie ze sobą wartości. I w tym sensie, w tej posłudze prorockiej, posłudze głosu Pana Boga wobec świata, który, no, który był wokół niego, do którego został posłany, Samuel tą posługę uczył się spełniać od tych najmłodszych lat. To mocne. Bardzo mocne. Ale to jest też roga każdego proroka. A właśnie to, bo ja sam nie będę, <laughs> ale prorokiem mogę być. W jakimś sensie, dlatego że skoro Samuel wypowiada słowa, które nie padają na Ziemię, czyli myślę, są prawdziwe, prawda. Ta prawda nie idzie z Samuela, tylko z Boga. Jest głębsza. Samuel przekazuje prawdę. To prorok to jest ten, kto mówi prawdę z Boga. Bardzo dobra definicja. Też można inaczej powiedzieć: też to jest ten, który jest słowem Bożym naświetla tą rzeczywistość, w której żyjemy. I jeżeli wchodzimy w relację z Panem Bogiem. Coraz głębiej, coraz lepiej go słyszymy, coraz bardziej poznajemy Boga, rozumiemy go, rozumiemy, co Bóg chce czynić w tym świecie, do czego ten świat jest powołany. To nie jest oczywista wiedza. To jest wiedza, którą Bóg daje tym, którzy rzeczywiście otwierają dla niego swoje serce i pozwalają dokonać dzieła przemiany, która no, które jest konieczna do tego, byśmy odrywali się trochę od tego świata, byśmy nie żyli życiem tego świata. Właśnie byli, patrzyli oczami Pana Boga, słuchali uszami Pana Boga. Jeżeli wchodzimy w tą drogę, to zaczynamy funkcjonować zupełnie inaczej w tym świecie. Właśnie jako prorocy, i to nie jest żadne nadużycie. My wszyscy na, na mocy Krstu Świętego mamy być prorokami Pana Boga. Jesteśmy do tego powołani, jesteśmy do tego uzdolnieni. Bóg mnie wzywa i to piękne, że On mówił do Samuela po imieniu, mówił jego imię, nie mówił. Człowieku, prawda? Albo jest tam kto? <laughs> Tylko mówił Samuelu. Jeszcze nie wiadomo o co mu chodzi. Nie wiadomo po co, ale mówi do niego Samuelu. Od tego się zaczyna rozmowa. I to pokazuje, że Pan Bóg nas bardzo dobrze zna. Do każdego Pan Bóg mówi po imieniu. Do każdego z nas mówi po imieniu. Możemy nie rozumieć tego, co się dzieje w naszym życiu, do czego jesteśmy zaproszeni, co przed nami, ale Bóg wie, kim jesteśmy. Zna nas na wylot. Wie, czego potrzebujemy, i też wie, jakie ma zamiary wobec nas, i co jest naszym powołaniem, i co możemy osiągnąć. Dlatego to mówienie po imieniu jest takim zaproszeniem nas też do osobistej relacji z Nim. Andrzeju Katarzyno-Barbaro, Sławku, Krzysztofie, Pawle, Anno, w drogę. W drogę. Za chwilę przeczytamy fragment z listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 6, wersy od 13 do 15 i od 17 do 20. Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty, bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Lecz ja wam mówię, kto grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Zaczęło się tak mistycznie. Bóg mówi do człowieka, i to będzie wielka mistyczna podróż. Koniec mistyki zaczyna się twarda rozmowa o porządliwościach o rozpuście, o ciele. Bo też i w ciele żyjemy, i w ciele będziemy zbawieni, i w ciele mamy dojść do nieba nasze ciało, chociaż może dzisiaj jest, no właśnie słabe, pełne namiętności porządliwości, to jednak będzie przemienione i będzie. Będzie chwalebne, będzie w niebie. I w tym ciele też tutaj dojrzewamy do świętości. To ciało też jest naszą drogą do świętości. To wszystko, co w ciele robimy, nasze życie doczesne, nasze zaangażowania, relacje, nasze powołania, które realizujemy w ciele, drogi zawodowego rozwoju, czyny, które podejmujemy, one są naszą drogą do świętości, drogą do nieba. I tym naszym ciałem Pan Bóg się posługuje. Pan Bóg wykorzystuje nas w naszym ciele do tego, by nieść swoje światło wśród tych ciemności świata, żeby innym pomagać, służyć, żeby coś naprawiać. Dostaliśmy rozmaite talenty, zdolności, charyzmaty, które realizujemy przez ciało. Przez nasze ręce, przez nasze nogi, czyli członki, prawda, oczy, uszy, usta, więc ciało jest istotne. I Paweł nam tutaj tą swoją piękną teologię ciała y, przedstawia y, kościoła, zwłaszcza jako ciała, Chrystusa. Jesteśmy członkami Chrystusa, bo Chrystus Paweł powie, jest głową ciała, czyli Kościoła, a my wszyscy jesteśmy jego członkami. Wydawać by się mogło, że jak już mówimy o tych prorokach, to, to już jesteśmy na poziomie intelektualno-duchowym, im bardziej w las, tym więcej duchowa, tym mniej intelektualny. A czy można być prorokiem dla ciała? Możemy prorokować co do ciała, byśmy powiedzieli. Mhm. Tak? To jest bardzo fajne, teraz mi się przypomina Księga Ezechiela, Dolina Wysłych Kości, kiedy już jest ciało powstałe i w tym ciele nie ma życia. I to ciało już jest piękne, obleczone, prawda, kości wsięgna, mięśnie, skóra, to ciało już stoi, prawda, ale jest martwe, jest duchowo martwe, jest po prostu nie istnieje, nie rusza się. Yy, I wtedy Pan Bóg mówi prorokuj do ducha, prawda, czyli niech te ciało zacznie żyć tym Życiem, do którego jest powołane, do którego jest wezwane, niech to ciało zacznie spełniać rolę, którą ma spełnić w tym świecie, w ciele, w Twoim życiu. Niech Twoje ciało służy Twojemu życiu, Twojemu wzrastaniu świętości, Twojemu spełnianiu siebie w człowieczeństwie, rozpoznawaniu i realizowaniu godności, którą, którą jesteś yy, obdarowany, bo w końcu ciało w sposób wyjątkowy sam Pan Jezus dowartościował. Stając, przyjmując ciało z Maryje Dziewicy, stając się jednym z nas. Tu jest coś, co brzmi groźnie. Może nie groźnie, ale hmm, jakoś dziwnie. Czy nie wiecie, że już nie należycie do samych siebie? Przed chwilą mi błysnęło takie rozdwojenie jaźni, bo ja wiem hmm. o co chodzi w tym tekście, w tych słowach. Ale jeżeli miałbym to starać się zrozumieć, to jak to ja nie należę do siebie, to co mam zrobić? Trochę słabo, bo jak jestem głodny albo coś mi się chce. No to co, to ktoś, ma, to, to ktoś za mnie tego chce? Czy ja mam jeść dla kogoś innego? Nie, Paweł ma tutaj na myśli troszeczkę szerszą perspektywę, szerszy kąt. on w innym, w innym liście mówi o tym, że w liście do Rzymian, mówi o tym, że w życiu i w śmierci należymy do Pana. Nie, nikt nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana, jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Jeżeli staliśmy się chrześcijanami, co to oznacza? To znaczy, że wybraliśmy Jezusa Chrystusa jako tego najważniejszego w naszym życiu. Jako tego, któremu oddaliśmy swoje życie. Yy, powiedzieliśmy, Panie Jezu, chcemy, abyś to Ty był naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Chcemy, abyś to Ty nas przez życie poprowadził. Chcemy iść za Tobą, oddajemy Ci ster swojego życia albo kierownicę samochodu, którym jest nasze życie. I prosimy Ci o to, abyś Ty nas poprowadził drogą właściwą. I w tym sensie, Paweł mówi, nie należycie już do samych siebie. Oddaliście swoje życie na służbę Chrystusowi oddaliście mu siebie po to, żeby to on dokonał tego dzieła uświęcenia, którego potrzebujecie, by być zbawionymi. I o tym tutaj Paweł mówi. Jeżeli ja już wybieram Pana Jezusa, no To nie mogę z powrotem wrócić do takiego stylu funkcjonowania, w którym w ogóle nie ma miejsca pana, dla Pana Boga. Bo że żyje totalnie tylko już według ciała, prawda? Razem tylko i wyłącznie do swojej przyziemności, do swoich pożądliwości, namiętności realizuję swoje cele, wszystkie doczesne, jakie sobie postawiłem, i, i, a Pana Boga zaczynam znowu ignorować. No, no dobrze, dobrze, ale tu jest powiedziane mocno, bo to chyba chodzi po prostu o seksualność i tutaj nie ma wielkich metafor, bo ciało nie jest dla rozpusty. To jest napisane. Jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest poza ciałem? Pyta święty Paweł. Kto grzeszy rozpustą przeciwko własnemu ciału, Grzeszczy. No prawdą jest to. Y, trzeba mieć świadomość, że Korynt, który Koryntu, y, prawda, nie bez powodu y, taką no tak. nazwę noszą. Nie przypadkiem I, do Koryntian ten list Dokładnie. Nie rząd sakralny, jako forma spowodowania kultu pogańskiego był... I każdy inny. No tak, to jest oczywiste. Więc Koryntianie mieli w sposób szczególny pokusy, żeby wracać do tej cielesności. Zresztą to w tym liście wielokrotnie wraca i to jest też w tym kontekście powiedziane, że oddaliście swoje życie Jezusowi, a z powrotem wracacie do, do, do rozwiązania złości seksualnej. I to jest oczywiste. I myślę, że w dzisiejszym świecie, w którym ta rozwiązłość seksualna jest gloryfikowana niemalże na poziomie, prawda, tamtejszego kultu, kultu sakralnego, nierządu sakralnego, dzisiaj się uważa, że seksualność to jest sposób na realizowanie wszystkich swoich pragnień i droga do szczęścia. Niemalże droga, prawda, do, do zbawienia. Niemalże droga do zbawienia, tak. Będę, robię co chcę, jestem szczęśliwy, wreszcie kocham, wreszcie mogę. No właśnie, to wszyscy to widzimy, i to jest niewątpliwie bardzo mocne słowo, żebyśmy sobie. Uświadomili, że seksualność nie jest istotą naszego życia ani celem naszego istnienia i że jeżeli pójdziemy tylko i wyłącznie tą drogą, to dojdziemy do nikąd. I to jest prawda i myślę, że to warto usłyszeć. Ale ten nierząd, o którym Paweł mówi, może mieć również i charakter duchowy, wymiar duchowy. Czyli bałwochwalstwo, czyli właśnie wracanie do pogaństwa, wracanie do, do, do tego, że moje życie, miejsce Panu Bogu należne w moim życiu zajmuje znowu co innego. Inni boszkowie, których mam mnóstwo i którym hołd oddaję namiętnie, prawda? Na najrozmaitsze sposoby. Czyli Bóg do mnie mówi: Ja słyszę to słowo, jestem jakoś zainspirowany, wezwany, czasem mocno. I to wcale nie znaczy, że nagle moje życie zamienia się w świętość jedną w tafle światła tylko do roboty, bo trzeba odmienić choćby takie sfery jak seksualność. Przepraszam, to jest trudna sprawa. Wszystkie nieuporządkowania, przywiązania, relacje, emocje, pieniądze, uuu. No to życie nie starczy, można powiedzieć. No, tak, ale z drugiej strony to Jezus jest tym, który nas przez to życie przeprowadza, i on potrafi zaplanować tą drogę naszego uwolnienia od rozmaitych przywiązań niewłaściwych i grzesznych, tak, żeby to w czasie mojego życia doczesnego świetnie zmieścić. Pod warunkiem, że ja oczywiście będę miał sobie tą decyzję, by to moją cielesność jemu podporządkowywać, jemu oddawać. Chwalcie więc Boga w Waszym ciele. Jak chwalić Boga w ciele? Bo to można przełożyć na inne rzeczy. Przed chwilą jakoś wymieniałem te sfery. Można i pewnie dużo więcej dodać, jak chwalić Boga w, w ciele w tych sferach wszystkich. Uwielbiać Pana Boga w mojej cielesności, uwielbiać Pana Boga w tym, Kim mnie stworzył, składać mu ofiarę ze swojego życia, poddawać moje życie na Jego, oddawać moje życie na jego służbę, chcieć wykorzystywać swoje członki po to, żeby nieść innym pomoc, żeby nieść innym Jezusa, żeby służyć, żeby nie być egoistą, egocentrykiem, ale właśnie angażować się w pomoc, w służbę, w miłość. Uwielbiam Pana Boga też, służę Panu w moim ciele, kiedy, kiedy się modlę, całym moim życiem, całym moim ciałem się mogę modlić. W różnych grupach modlitewnych uczymy się modlić gestami, nie tylko ustami. Do tego jesteśmy zachęcani, bo że postawy ciała to jest też sposób modlitwy Pana Boga, więc mogę przez całe ciało swoje wyrażać uwielbienie Panu Bogu. Zresztą to bardzo mocno Żydzi w swojej modlitwie wypraktykowali, kiedy oni mają taki specyficzny sposób nawet poruszania się w czasie modlitwy, kiwania się. Tak, całe ciało się, się, cało się ciało angażuje. A czy można uwielbiać pana ciałem w ten sposób, że wydaje pieniądze w galerii na ubrania i że idę sobie na obiad w, w, w jednej z sieciówek, na przykład, bo lubię? Wszystko jest dla ludzi. Chodzi o to, żeby z tego nie uczynić celu swojego życia. Ja nie żyję dla takiej czy innej firmy odzieżowej i dla chodzenia w tych ciuchach. Nie, nie istnieje po to, żeby jeść tego rodzaju pokarmy z takiej czy innej sieciówki. Ja żyję dla pana. Jeżeli te pożywienie, jeżeli te moje ubranie. Będzie mi pomagało lepiej funkcjonować dla Pana Boga, chociaż śmieciowe żarcie to chyba raczej nie pozwoli mojemu ciało specjalnie się rozwijać zdrowotnie. I może się okazać, że będę miał zgagę potężną i, i wcale nie będę się dobrze czuł. Niemniej, tak jak powiedziałem, wszystko jest dla ludzi. Mogę z tego korzystać, bo w końcu Pan Bóg powiedział: czyńcie sobie tą Ziemię poddaną. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Z Ewangelii według Świętego Jana. Rozdział pierwszy, werset 35-42. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił. I poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kefas. To znaczy Piotr. Wracając do pierwszego czytania, słyszymy wezwanie Boże, inspirację, głos, zaproszenie. Czasem nie wiadomo co z tym zrobić, bo to gdzieś dotknie mojego świata z burzy, gostaje w poprzek niego różnych spraw. Relacji, przywiązań. Staram się iść za tym głosem i coś zmieniać, lepiej czy gorzej to idzie. Może wolno, może po trochu, może całe życie. A tutaj uczniowie idą za Jezusem. Chcą za nim pójść. Mhm. Chcą wiedzieć, gdzie mieszka. To jest pytanie intelektualne, dotyczy wiedzy. Odpowiedzią Jezusa jest: chodźcie. Ja bym jeszcze się cofnął o krok troszeczkę, też nawiązując do tego pierwszego czytania. Tam był Heli, który nauczył Rozpoznawać Samuela, głos pana Boga. Tutaj jest Jan, chrzciciel, który do swoich uczniów mówi, prawda, to jest baranek Boży. Czyli też Jan jest takim narzędziem, który pokazuje swoim uczniom, gdzie jest ten prawdziwy nauczyciel, na którego oni czekali, którego oni potrzebują. I oni natychmiast idą tak, za, za Jezusem. I tu już rozpoczyna się ich droga. Idą, być może trochę niepewni, jak zagadać. Jezus ich zauważa, pyta się, czego szukacie. Pytają się, gdzie mieszkasz. A mówi, chodźcie, zobaczycie, zobaczycie. Czyli znowu zaproszenie do drogi. Jezus nie mówi im, ulica marszałkowska, 25, mieszkania 30. Przyjdźcie o 18. Tak jest. Tak samo jak Abrahamowi nie powiedział idź gdzieś tam tak. pod ten i ten to krzak, prawda? <laughs> Albo na tą i na tą rzekę, na to za kolej tam na tym kamieniu będziesz, yy, będziesz miał swoje miejsce, tylko mówi idź do ziemi, którą ci ukażę. Zaprasza do drogi. Do każdego z uczniów mówił, pójdź za mną. Nie mówił dokąd. Pójdź po prostu za mną. Ja ciebie poprowadzę. Ja będę twoją drogą. Ja wskażę ci we właściwym momencie to, co dla Ciebie przygotowałem to, do czego Cię powołałem, co chcę, abyś robił. Czyli muszę ruszyć w drogę. Jak najbardziej. Zmienić miejsce zamieszkania. Też. Oczywiście w jakimś sensie. Ale zmiana adresu, że tak powiem, jest zmiana perspektywy. Mogę otrzymać wezwanie i przeżywać to, że mógłbym nie wezwać, cieszyć się, nigdzie nie pójść i być może będę doświadczał pustki i, go, i goryczy. Dopiero kiedy wyjdę i zmienię perspektywę, to coś się we mnie wydarzy. Tak, bo ja w ten sposób otwieram się na coś nowego, na nowość. Na nowość. Abraham wyjdzie ze swojej ziemi, do mnie tak piłkarzy. Otwieram się na nowość. To jest bardzo ważne w naszym życiu, żebyśmy otworzyli się na perspektywę, którą Pan Bóg dla nas chciałby wyznaczyć, którą On widzi, którą dla nas przygotował. Zostawiam pewien etap mojego życia za sobą. Nie muszę się z Nim rozstawać, być może na 100%, prawda? Chociaż. No tutaj Jana opuszczają ci uczniowie. Inaczej, że kończą z nim relacje, bo pewnie się jeszcze tam spotykali i cały czas w sercu tego Jana szciciela mieli. Ale Jan sam miał tą świadomość, że, że on jest tylko głosem, że tylko przygotowuje, że musi się umniejszać, żeby Jezus mógł wzrastać. Dlatego Jan ma tą odwagę zrezygnowania ze swojego autorytetu wobec tych uczniów, gdy mówię, jest ktoś, kto jest ważniejszy. Jest ktoś, kto ma prawdziwy autorytet, z nieba pochodzący, który nada najgłębszy sens Waszemu życiu, który ma dla Was plan i który pomoże Wam ten plan odkryć i zrealizować. Więc pójdźcie za nim. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Ci, którzy poszli za nim, doświadczyli wewnętrznej prawdy. I stali się przekonujący. Prawda rodzi prawdę. Tak działają prorocy? Tak działają prorocy. Odkrywam Boga jako wartość, Jezusa jako Mesjasza i Pana i chcę się tym natychmiast podzielić z innymi, ponieważ On już w tym momencie zaczął zmieniać moje życie, zaczął zmieniać moje serce, pociąga mnie ku sobie. I nie pociąga mnie ku sobie tylko dla mnie samego, ale od razu czyni ze mnie świadka, czyni ze mnie ucznia. Jezus chce wszystkich na to się pociągnąć i posługuje się nami, żebyśmy my byli takimi właśnie, przez których będzie mógł dotrzeć do kolejnego człowieka, kolejnej osoby, że właśnie tego kogoś, kto jest w mojej rodzinie, to jest najtrudniejsza z możliwych misji do wypełnienia. Już lepiej łatwiej byłoby pewnie pojechać do Afryki niż do własnego domu i stać się prorokiem we własnym domu. Ale to, jeżeli Pan Bóg nas do tej rzeczywistości będzie chciał posłać to nas pośle. My na szkole animatora, którą prowadzimy od lat, mamy jeden z takich wieczorów, kiedy, kiedy uczestnicy tej szkoły pragną być posłani do kogoś z najbliższego swojego otoczenia i w imieniu kościoła, prawda, posyłamy ich, ja ich posyłam do tego człowieka konkretnego, żebyś mu zaniósł dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Jezus chce, żebyśmy zanosili dobrą winę innym. Andrzej zrobił to wobec swojego brata. Chociaż być może Jezus mu nic nie powiedział, werbalnie idź teraz, znaj swojego brata, Szymonę jego tutaj przyprowadź. Ale to, co się dokonało w sercu Andrzeja w spotkaniu z Jezusem, kiedy poszedł, zobaczył, gdzie Jezus mieszka, czyli tak naprawdę kim jest. Kim jest, bo rozpoznał y, Jezusa jako Mesjasza. Natychmiast chce się z tym podzielić i to czyni. I Szymon Piotr jest przeprowadzony do Jezusa. No na pewno chciał, skoro poszedł, tak? Nikt go tam przemocą nie ciągnął. I Jezus, wejrzawszy na Niego, wejrzawszy to nie znaczy, że zobaczył Go, spojrzał, prawda? Kątem oka rzucił. <grym> Tylko wejrzawszy, wejrzał. Co to znaczy wejrzał? To gdzieś głęboko spojrzał. No, tak by to należało chyba rozumieć. Jak Jezus spojrzy na nas swoimi oczami, to jest to spojrzenie, które wszystko przenika. Wejrzy. Tak, jak wejrzy to wszystko, wejrzy w głąb, wejrzy w najdalszy zakamarek, Wejrzy z miłością przede wszystkim. To nie jest spojrzenie, które ocenia, osądza, potępia, tylko to jest spojrzenie, które jest spojrzeniem wyboru, powołania, zaproszenia, pociągnięcia, czyli absolutnej, bezwarunkowej miłości. I w tym wejrzeniu jest też cały pomysł, plan Pana Boga na życie człowieka, na którego on w ten sposób spogląda. I nadaje Jezus nowe imię Szymonowi. Pod którym go w zasadzie znamy, prawda? przede wszystkim Piotr. Tak znane imię, że o każdym papieżu mówimy Piotr naszych czasów. Piotr, czyli skała. I to nadanie nowego imienia w Biblii zawsze oznacza nadanie nowego celu w życiu, nowej misji, nowego zadania, w pewnym sensie też nowej tożsamości. Masz być od tej pory innym człowiekiem. Absolutnie niemożliwe do wypełnienia. Ale Jezus nas uzdalnia przez to wejrzenie do tego, żebyśmy stawali się tym, kim On chce, żebyśmy byli. Czyli słyszę Jego wezwanie, widzę, że ta przemiana życia, jak jej bym chciał, jest trudna. Dotykam rzeczy prostych i siermiężnych, jak moje ciało czasem, zdarzenie się z różnymi rzeczami, z przywiązaniami, trochę nie wiem jak. I dopiero kiedy ruszam w drogę, to to się zaczyna układać. Na głowę nie pójdzie, idzie na nogi. I kiedy, bo tak. No. No tak, jest, tak jest, to prawda. I kiedy już idę i zmienię ten adres, zmieniam go, to Jezus mówi, mi, gdzie mam iść, znaczy idę za nim, tak? To nagle jakby to zaskakuje. I może mam już wtedy nowe imię przemieniony prorok. Uzdolniony do, do bycia świadkiem, do bycia uczniem. Tak, dzieła naszego uświęcenia, przemiany, uzdrowienia, nawracania nas dokonywał będzie tylko i wyłącznie Bóg w naszym życiu. A z naszej strony trzeba po prostu konsekwentnie za Nim iść. Nie dając się z tej drogi odwieść, tak nie dając wyrwać swojej dłoni z ręki Jezusa, który nas naprawdę za rękę prowadzi w każdym momencie. I patrząc na te wszystkie historie bohaterów biblijnych, możemy zobaczyć w nich, zapowiedź też tego, czego Bóg chce dokonać w życiu każdego z nas. Ponieważ plan Boży wobec nas jest jeden. Chce mieć nas podobnymi do siebie, chce mieć nas świętymi. Chce mieć nas w niebie. I rozpoczął w nas dobre dzieło wtedy, kiedy zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła, i on sam tego dobrego dzieła chce dokończyć na ten moment, kiedy staniemy przed nim na końcu życia. No to w drogę. W drogę. Za uwagę. Dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł Kęska. Księga. Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.